Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Judy i witam was w kolejnym filmie związanym z omówieniem trailera z Pokémon Sword and Shield, ponieważ dopiero co na oficjalnym kanale Pokémonów na YouTubie pojawił się nowy, około dwuminutowy filmik, na którym zostało przedstawione coś nowego, znowu ta forma tego, jak to się czekać nazywa, Gigantamaxa, tylko z Pokémonami, których jeszcze nie widzieliśmy w tej formie. Tak więc przechodzimy już do oglądania, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a na razie obejrzyjmy sobie sam trailer. No dobrze, moi drodzy, okej, ja już tutaj sobie wszystko wyciszam, zaraz sobie dokładnie wszystko omówimy. Tak więc, jak widzicie, oprócz tego, że Pokémony, które już dobrze znamy, no bo tutaj zostały przedstawione w sumie tylko i wyłącznie Pokémony z pierwszej generacji, czyli tam, wiecie, Pikachu, Eevee, Charizard, Butterfree oraz Meow, wszystkie dostały formę tego Gigantamaxa, co troszeczkę modyfikuje ich wygląd. I tak, słuchajcie, zaczynając tutaj od tego Pikachu, jako pierwszego, co nie? Pikachu w ogóle, zobaczcie, co się z nim dzieje. Staje się jakimś wielkim grubasem z paślakiem, w ogóle jakoś rośnie mu brzuch, nie tylko cały on, ale jakoś w ogóle wszystko rośnie mu. Tak właśnie wygląda Gigantamax Pikachu z nowym ruchem G-Max Volt Crash. Tak wygląda jego ruch, natomiast tutaj właśnie jest on zaprezentowany. Słuchajcie. Paralyzes all opponents, czyli ma efekt, że paraliżuje wszystkich przeciwników, więc ciekawy efekt. Przy okazji dostajemy informację, w jaki sposób możemy zdobyć tego Pikachu. Otrzymujemy informację, że jeżeli mamy Let's Go Pikachu, to możemy takiego Pikachu otrzymać. Czyli ja go nie otrzymam, bo ja miałem wersję Let's Go Eevee. Jednak jeżeli przejdziemy sobie teraz troszeczkę dalej... O, dobra. Tutaj już ten moment. Gigantamax Eevee z nowym ruchem G-Max Cuddle. Tak się prezentuje. W ogóle Eeveemu rośnie tutaj bardzo, wiecie, ta jego grzywa.
Dowiadujemy się, że jego dodatkowym efektem tego ataku jest sprawienie, że przeciwnicy pewnie, którzy są przeciwnej płci, zakochują się w naszym Pokemonie, w wyniku czego nie atakują go. Wiecie, to jest bardzo wredny efekt w Pokemonach, więc trzeba naprawdę uważać w walce. Więc w sprzyjających warunkach może być fajnie użyty oczywiście. Tak to właśnie się prezentuje tutaj to z Eevee. No i informację dostajemy, że jeżeli chcemy otrzymać tego Pokemona, możemy go wziąć sobie z Pokemon Let's Go Eevee. Więc jak widzicie, wiecie już jakiego Pokemona ja będę posiadał, no bo oczywiście ogrywałem Let's Go Eevee. Teraz słuchajcie, chyba najciekawiej wyglądający Pokemon, czyli on, słuchajcie, czyli Charizard. Tak jak formy Gigantamaxa średnio mi się podobały, to w tym momencie, kiedy zobaczyłem Charizarda, stwierdzam jedno. Świetny, naprawdę świetny, ludzie, to zobaczcie, te płomienie. Tutaj nawet ten wielki wzrost, po prostu stworzyli ogromnego smoka. Jeszcze te jakieś takie specjalne znaki na brzuchu i na nogach. Naprawdę ciekawie to wygląda. No Charizard, no, w końcu Pokemon, którego chce się mieć, z nowym ruchem G-Max Wildfire. On oczywiście też ma dodatkowy efekt, każdy tutaj z Pokemonów ma jakiś dodatkowy efekt przy ataku. Ale wygląda epicko ten atak. I jego efektem jest, słuchajcie, że każdy Pokémon, który nie ma typu ognistego, obrywa przez 4 tury, obrywa jakimś tam odpowiednim damage'em. Więc też ciekawe. W ogóle Butterfree, to nie spodziewałbym się, że dają, wiecie, Butterfree jakąś specjalną formę, że będą myśleć o tym Pokémonie. Wygląda ciekawie. Ogromne tutaj, jak widzicie, skrzydła tego motyla. Z nowym ruchem G-Max Befuddle. Oprócz tego bardzo ciekawy efekt ataku tego Pokemona, ponieważ Butterfree powoduje, słuchajcie, może spowodować zatrucie, paraliż albo uśpienie, czyli każdy z przeciwników może dostać coś tam losowego, coś innego, na przykład tutaj Sirfetch dostał zatrucie, a Obstagoon uśpienie. Na tej zasadzie to działam. I teraz jeszcze mamy, słuchajcie, informacje odnośnie wczesnego dostępu jako bonusa. I tym bonusem, słuchajcie, jest nie kto inny jak specjalny miał, którego otrzymamy, kiedy pewnie grę kupimy przed 15 stycznia 2020 roku. No i w ogóle miał to w ogóle, co to za zmiana? Ten Pokémon nagle dostał jakiś, to jest taki, wiecie, alolański egzekutor, tylko zamiast długiej szyi to ma długi tułów. No miał wygląda trochę przerażająco, rzekłbym, w tej formie. Nowy atak G-Max Gold Rush, raczej taki, znaczy ciekawy atak, bo z jednej strony powoduje, że wszyscy przeciwnicy będą mieć efekt konfuzji, czyli mogą się uderzyć, a przy okazji dostajemy jakiś tam efekt duży w zarabianiu kasy, czyli jak będziemy chcieli zarobić, no to na pewno warto używać tego specjalnego miała. No i informacja oczywiście, że już 15 listopada, czyli już za niecały miesiąc, słuchajcie, wychodzą nowe Pokémony, więc trzeba czekać, a jak żeby inaczej. Słuchajcie, no ja przyznam szczerze, że jak do tej pory Gigantamax mnie nie jarał, no to jak zobaczyłem dzisiaj tego Charizarda, to stwierdzam, że naprawdę w niektórych wersjach to może mieć to naprawdę fajny, bardzo fajny efekt i na pewno wiem, że z tych Pokémonów, które widzieliście, to Charizard będzie zdecydowanie u mnie na pierwszym miejscu i jego będę chciał mieć w swojej drużynie w tej formie właśnie Gigantamaxa. Niestety dalej nie pokazali nam ewolucji starterów, chociaż jest już niecały miesiąc do gry i wszyscy na to czekają. No zobaczymy, mam nadzieję, że się w końcu doczekamy już na dniach. Dajcie znać, co wy o tym myślicie, czy te formy Gigantamaxa wam się spodobały. No mówię, mnie troszeczkę to uspokoiło, bo wiecie, że do Sword and Shield nie jestem wcale aż tak bardzo pozytywnie nastawiony. Dlatego trzeba czekać jeszcze niecały miesiąc, liczę, że będzie więcej jeszcze trailerów, no a potem już oczywiście premiera. Ale jednakże to tyle na dzisiaj, tak więc wypiszcie, co o tym myślicie, ja się z wami żegnam, do kolejnego trailera, cześć i czołem i na razie, hej!